Siemaneczko, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku z gry FIFA 23. Kariera zawodnika. No i cóż, lecimy sobie rozejrzeć ten kolejny mecz. Gramy jako my oczywiście. Tam wchodzimy. Nie spojrzałem na to minucie, ale dobra. Mniejsza z tym. I teraz chwila przerwy. Okay. Będziemy mieli zmianę. Potrzebują czegoś, żeby przełamać ten impas. Remis rzadko kiedy kogokolwiek zadowala. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Masowo przestrzeni w bocznej strefie boiska. To musi być bramka! Brawo! Podręcznikowa wręcz interwencja. Dobrze, że kontrolował lot piłki, bo tam już ktoś by się znalazł do ewentualnej dobitki. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Dobre wieści dla kibiców United. Oficjalnie potwierdzono, że klub zrealizował jeden z celów transferowych. Miał podobno inne oferty, ale zależało mu na... Nie może chybić! Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce! To chyba rozstrzyga losy tego meczu! Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita rola. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Bardzo dobra interwencja. Ma wsparcie, by to rozegrać. Jak rozwiąże tę sytuację? I mamy szybko kolejne trafienie! Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? Spójrzmy raz jeszcze na tego gola. Menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić, bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania. Fatalna gra w obronie. Mamy więc 3 do 1. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Podanie do Patryka Kuna. Teraz to ta sytuacja. Gol, proszę Państwa. Założę się, że jest już po wszystkim. Przegrywająca drużyna wygląda na całkowicie rozbitą. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Uwaga, prostopadłe zagranie. Koniec akcji, nie będzie groźnie. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. A teraz weszło! To jest hat-trick! Skąd?
i jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce, robi to dziś z ogromną łatwością. Pełni zasłużony hat-trick, którym udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. Na tablicy wyników 5 do 1. Jest informacja z za linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo 2 minuty. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Czyli już sędzia gwiżdże ostatni raz, proszę Państwa, formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny gospodarzy. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik. To musi być bramka! Brawo, podręcznikowa wręcz interwencja. Lecimy na cele, bo będziemy mieć wszystkie zrealizowane. Dokładnie. No i dobra. Tak więc, jest taki trening. Druga sesja. Dobra, leżę z sesją. Halo. Teraz się zrobił przez grunt. I możemy lecieć dalej. I Liza nam się zaczyna. No dobra. Niech będzie. Dobra, na ławce jesteśmy. No dobra. Oczywiście. Standardowo. Zmiana. Zobaczymy, co przyniesie ta roszada. Nowa twarz na boisku oznacza zazwyczaj zmianę schematu rozgrywania akcji. Może to im pomoże objąć prowadzenie. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Może strzelać. Uwaga! Bardzo dobrze zachował się bramkarz. Zatrzymuje ten strzał. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakość obraz gry. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. No nie do końca ten wślizg wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Ależ okazja! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu!
zaczną się wreszcie emocje. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. No to mamy 1-0. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. I strzela! Było wcale łatwo dosięgnąć piłki, brawo! Szybko wykonany stały fragment, już grają. No i proszę, rzut karny! Tak to musiało się skończyć. Czy wykorzysta tę szansę na wyrównanie? I piłka ląduje w bramce! Mogło się podobać, bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu. Potwierdzenie transferu, o którym ostatnio słyszeliśmy. Kun Castells przeszedł do Tottenhamu. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. Głęboka ta centra z narożnika. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Tudor. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Teraz uwaga. Agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Teraz będzie niebezpiecznie. Właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce! To chyba rozstrzyga losy tego meczu! Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Szkoda tej akcji. Szkoda. Podarowana teraz piłka. Szkoda. Tomasz Makowski. Patrzę na zegarek. To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Dobre teraz zachowanie. Przypomnij mi serce odmienione. Strzały, strzały. Między słupkami. W Krakowie szykuje się podwójna zmiana. Niezbyt częsta sytuacja. Centra Starzyńskiego w pole karne. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Tracą piłkę.
Uwaga, piłka za plecy obrońców. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Raków Częstochowa teraz napiera. Offside. Za szybkie to wyjście za linię obrony. Nie wierzę. Pozostało już tylko 120 sekund. Być może teraz coś z tego będzie. Może zabić ten mecz. Zablokował, ale to nie koniec akcji. Gol! Umieścił piłkę w siatce. 3-1. Na tablicy wyników 3-1. Makowski. Gramy dalej. Gestykuluje sędzia. Faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz Zagłębia. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Sztab szkoleniowy może być chyba zadowolony. Może strzelać, uwaga! Bardzo dobrze zachował się bramkarz, zatrzymuje ten strzał. No nie dobrze, nie dobrze, mój drodzy. Mamy kolejny nowy wyjazd, aby tym razem. Z miedzią. Okej. Dobra. Zamienimy na ten trening. Tyk. 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 Teraz tak, tu jeszcze musimy wejść, na te punkty wydać. Właśnie to byśmy sobie zrobili. Tu zwinność, to sobie będzie, dobra. Okej. Działania nie mamy. Nic nie mamy. Moglibyśmy sobie kupić. Sprawdzę też na rano. No niech będzie. Dobra. Dobra, możemy gdzieś rozegrać ten mecz. Tyk w 56 minucie wchodzimy na dobra. Sędzia pokazuje, że można teraz dokonać sygnalizowanej wcześniej zmiany. Zastrzyk świeżych sił na pewno pomoże im utrzymać to niewysokie prowadzenie, a może nawet je powiększyć. Teraz z rogu na 11 metr. Uwaga, wciąż groźnie, mimo wybicia. No jednak nic z tego nie będzie. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Okazja! Nie pozwolił na oddanie strzału. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Okazja do strzału! Po tej interwencji piłka nadal w grze. Świetnie teraz w obronie.
tutaj. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Kurde. Niektórych to zaskoczy, innych ucieszy. W każdym razie fakty są takie, że to był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Oj, za mocna piłka. Trafi do bramkarza. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Szybko skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony. To najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Złe wybicie, może się to zaraz zemścić. I Raków bez piłki. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Czy trafi? Odgwizdany, spalony. No, ciekawe. Rzut wolny dla Rakowa. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca. Świetnie to wybił. Piłką teraz Petraszek. To musi być bramka! Dobrze obroniony strzał. Rzuca piłkę przed bramkę. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. To może być kluczowa interwencja w tym meczu, bo dzięki temu nadal przegrywają tylko jednym golem i wszystko się tu może zmienić. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi formacja ofensywna. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Piłka w posiadaniu Dygasa. Ta im teraz remis. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Szuka! I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania! Tu się zgadnęło. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Odbiór piłki w takim miejscu robi się groźnie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Musi poszukać miejsce na strzał. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. To miał być plasowany strzał, ale zupełnie się to nie udało. Nie, to nie tak powinno wyglądać. Tu trzeba odpowiednio złożyć się do uderzenia. Teoretycznie łatwe, ale jak przyjdzie co do czego...
Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Pozostało. No i ja jest tutaj. Niestety. Wydaje się, bo to jest nasz wyzwanie tutaj. Kto według za 147 dni? Ja pierdolę. No co? Kogo za mną? Jaką kontuzję to mamy? Chyba na mnie polecam. No dobra. O, teraz. Zwolnę się na razie tej kontuzji. Może zaraz za krzyż. Kurde. No dobra. Działania. Okej. Bardziej cyk. Możemy. No dobra. Skoro możemy. Polecimy. Cześć. Dobra. Przekazuj nam poziom. Spoko. No i dobra. Może być spoko. To samo ja myślę. Serio. Leciło ostre za mną. No, kontuzja. Relacja z numerem spada. To jest kontuzja bez sensu. Dalej.
Szybki sobie porobimy. Czemu by nie? Cyk. Standardowo. Całość. No i nowy poziom. Spoko. No, porażka. Brzydko, brzydko. Okej, dobra, sprawa. Dobra. Czemu to ma być ładne? Może ma coś? No to się może sobie zapisać. Tak. Dobra. Transfer się skończył. Dobra. Trening dostępny. Okej. Pyk. No, to jest długo, 103 dni. Co za sakra. Zajmę się karmąć. Mm-hmm.
Ja są za Luxeusz już na kredy w tym meczu. Remis we 2, okej. Spoko. Dwa spotkania, dobra. Mam jeszcze trening. Tak. Co jeszcze? To też możemy sobie wnieść. Cyk. Porażka. Okej. Okay. Ciekawe, co będę powiedział.
Okej. Marcinek. Marcinek. Tak. To jeszcze. Jeszcze nie dostępne. Dobra. Bo chociaż dla nas. Ej. Dobra, co możemy zrobić? Cyk. Ok, na wszystko sobie przesunujemy. I będziemy kończyć na dzisiaj. Dobra, remis. Spoko. Będzie sobie tutaj wpływać na pewno. I dobra, w tym miejscu sobie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli wam się podoba, zostawcie oczywiście łapeczki, subskrypcję i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Siema!